zmarnotrawienie żywności na świecie stanowi wielki, nierozwiązywalny problem, który w ostatnich latach zyskał znaczenie polityczne i społeczne. Żywność jest cennym towarem, a jej produkcja może pochłaniać wiele zasobów. W styczniu 2020 roku Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej podjęła decyzję o budowie magazynu w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami. Głównym celem projektu jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego odbioru produktów żywnościowych, niesprzedanych lub wycofanych z obrotu przez sklepy wielkopowierzchniowe i ich przekazywanie do osób potrzebujących za pośrednictwem partnerów współpracujących z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zaprojektowano i rozpoczęto budowę magazynu artykułów żywnościowych o powierzchni 468 m2 i kubaturze 2180 m3. W początkowym etapie realizacji przedsięwzięcia zostały przeprowadzone prace przygotowawcze i ziemne, które polegały na wytyczeniu i oznaczeniu terenu budowy. Następnie wykonane zostały wykopy pod fundamenty magazynu. Kolejną fazą prac było postawienie ścian, wykonanie otworów drzwiowych i pierzei oraz konstrukcji dachowej. Budynek został poddany pracom wykończeniowym, wstawieniu stolarki drzwiowej i okiennej, wykończeniu elewacji. Przeprowadzono również prace porządkowe i ziemne. Zbudowana została chłodnia, dostosowana do przechowywania żywności głęboko zamrożonej. Magazyn został wyposażony w środki transportu, samochód typu chłodnia kontener z windą i dwa samochody typu chłodnia furgon, których zadaniem jest przewożenie żywności. Niezbędnym do funkcjonowania magazynu był również zakup elektrycznego wózka widłowego oraz prasy do kartonów. Docelowa pojemność magazynu wynosi około 50 ton żywności w magazynie i 30 ton w komorze chłodni. Wykorzystano także nowoczesne rozwiązania zbiornika retencyjnego, służącego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Zielone nasady winorośli na ścianach i roślinności na połaci dachowej będą stabilizować temperaturę otoczenia, pozytywnie wpływać na wilgotność, a także zmniejszać ilość szkodliwego zapylania. Ogród na dachu spełnia rolę rekreacyjną i edukacyjną. Na ten efekt trzeba poczekać kilka lat, aż rośliny uzyskają odpowiedni wiek. Magazyn artykułów żywnościowych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej został oddany do użytku w grudniu 2021 roku. Swoją funkcjonalność i użyteczność wykazał w marcu 2022 roku podczas pomocy i wsparcia uchodźców z Ukrainy. Dnia 26 kwietnia 2022 roku magazyn został uroczyście poświęcony przez ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej księdza biskupa Romualda Kamińskiego.